Zadanie siódme. Dany jest wielomian wod x, który jest równy 5x do potęgi trzeciej, dodać 10x do potęgi drugiej, odjąć 2x, odjąć 4. Suma jego pierwiastków jest równa. Minus 2, 2, minus 2, plus 2 pierwiastki kwadratowe z 10 na 5 lub minus 2, minus 2 pierwiastki kwadratowe z 10 na 5. Żeby wyznaczyć sumę pierwiastków wielomianu, to najpierw te pierwiastki musimy mieć. Przede wszystkim tutaj dobrze byłoby wiedzieć, co to jest pierwiastek wielomianu. Pierwiastkiem wielomianu nazywamy taką liczbę, która podstawiona pod niewiadomą sprawi, że całe to wyrażenie będzie równe 0. W tym zadaniu mamy wielomian stopnia trzeciego. Po czym to poznaję? Otóż najwyższym wykładnikiem potęgi jest liczba 3. I teraz, jeżeli mamy wielomian stopnia trzeciego, to oznacza, że taki wielomian może mieć 3 pierwiastki, 2 pierwiastki, 1 pierwiastek lub tych pierwiastków może nie być w ogóle. No ale z racji tego, że zobaczmy, jesteśmy proszeni o wyznaczenie sumy pierwiastków tego wielomianu, a tutaj są jakieś konkretne liczby, no to oznacza, że przynajmniej ze 2 pierwiastki ten wielomian będzie miał. Jeżeli musimy lub chcemy wyznaczyć pierwiastki wielomianu, to jeżeli jest to wielomian stopnia trzeciego lub wyższego niż trzeci, to taki wielomian w pierwszej kolejności musimy rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli przedstawić go w postaci iloczynowej. Ja tutaj najpierw zapiszę, że w od x to się równa 5x do potęgi trzeciej, dodać 10x do potęgi drugiej, odjąć 2x, odjąć 4. I tutaj akurat w tym przypadku, żeby rozłożyć wielomian na czynniki pierwsze, no to skorzystamy z metody grupowania wyrazu. Przyjmiemy sobie, że to będzie nasza pierwsza grupa, tutaj zapiszę jedynkę, oraz przyjmiemy sobie, że to będzie nasza druga grupa. I teraz z każdej z tych dwóch grup włączam wspólny czynnik przed nawias. Dlatego tutaj zapiszę w od x, które jest równe. No i z pierwszej grupy zwróć uwagę, że my możemy wyłączyć 5x do potęgi drugiej przed nawias, więc w nawiasie zostaje nam x plus 2. Natomiast w tej drugiej grupie możemy wyłączyć minus 2, więc tutaj zapisuję minus 2, natomiast w nawiasie zostaje nam x plus 2. I zwróć uwagę, że włączyliśmy tutaj takie czynniki przed nawias, że w obu tych nawiasach zostały nam takie same wyrażenia, dlatego tutaj możemy zapisać ten cały wielomian w następujący sposób. W pierwszym nawiasie zapisujemy 5x do potęgi drugiej odjąć 2, a w drugim nawiasie x plus 2. I w gruncie rzeczy tutaj zobacz, już żeśmy uzyskali postać iloczynową i w momencie, kiedy byśmy wymnożyli te nawiasy przez siebie, to byśmy otrzymali tutaj dokładnie taką postać tego wielomianu. No i teraz, żeby wyznaczyć pierwiastki tego wielomianu, no to z postaci iloczynowej musimy się zastanowić, jakie wartości liczbowe zerują poszczególne nawiasy. W pierwszym nawiasie mamy wyrażenie kwadratowe. No i tutaj oczywiście, jeżeli mamy wyrażenie kwadratowe, no to każde wyrażenie kwadratowe czy pierwiastki każdego jednego wyrażenia kwadratowego możemy wyznaczyć z delty, zawsze. Natomiast zwróć uwagę, że tutaj mamy zadanie zamknięte, czyli nas interesuje szybszy sposób. Chodzi o to, że w czasie matury, jeżeli mamy zadania zamknięte, no to dobrze jest w tych zadaniach zamkniętych stosować szybsze metody, żeby nie tracić czasu. Więc w tej szybszej metodzie po prostu zawartość tego drugiego nawiasu przyrównamy sobie do zera. No i teraz tutaj otrzymujemy 5x do potęgi drugiej, które jest równe 2. Obustronnie sobie teraz podzielimy to wyrażenie, to równanie przez 5, czyli przez wartość, która stoi przy niewiadomej, dzięki czemu tu otrzymujemy x kwadrat, które jest równe 2 piąte. No i teraz to równanie, które tutaj otrzymaliśmy, pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby otrzymać 2 piąte. No i tutaj mamy dwa takie x. Pierwszym x
będzie pierwiastek kwadratowy z 2/5, natomiast drugim x będzie minus pierwiastek kwadratowy z 2/5. I tutaj teraz skorzystamy z własności, jakie rządzą pierwiastkowaniem. Otóż musisz pamiętać, że jeżeli pod pierwiastkiem dowolnego stopnia znajduje się ułamek zwykły, to to znaczy, że tutaj też otrzymamy ułamek zwykły, ale w liczniku będziemy mieli pierwiastek stopnia n-tego z a, natomiast w mianowniku pierwiastek stopnia n-tego z b. Na tej podstawie tutaj ja mogę zapisać, że 2/5 pod pierwiastkiem kwadratowym to jest dokładnie to samo, co pierwiastek kwadratowy z 2 dzielone na pierwiastek kwadratowy z 5. Przyjęto, że nie zostawiamy niewymierności w mianowniku. No, pierwiastek kwadratowy z 5 jest liczbą niewymierną. Czyli taką niewymierność teraz trzeba usunąć. W tym przypadku przemnożę cały ułamek przez pierwiastek kwadratowy z 5 na pierwiastek kwadratowy z 5. Dzięki czemu ja tutaj otrzymuję pierwiastek kwadratowy z 10 na 5. No i teraz dlaczego tutaj w liczniku mam pierwiastek kwadratowy z 10? No tutaj rozmawiamy znowu o działaniach na pierwiastkach. Otóż tutaj musimy pamiętać o tym, że jeżeli mamy pod pierwiastkiem kwadratowym iloczyn dwóch liczb, to znaczy, że to wyrażenie jest równe pierwiastkowi stopnia n liczby a razy pierwiastek stopnia n liczby b. Dlatego tutaj w liczniku uzyskałam pierwiastek kwadratowy z 10. Zwróć uwagę, że mamy tutaj poniżej minus pierwiastek kwadratowy z 2/5. No i tutaj dokładnie robimy to samo co wyżej, czyli tu będziemy mieli, może ja to napiszę troszkę z boku, zapiszę tutaj minus i dopiero teraz w liczniku zapisuję pierwiastek kwadratowy z 2 na pierwiastek kwadratowy z 5. No i tutaj również przemnożymy sobie przez pierwiastek kwadratowy z 5 na pierwiastek kwadratowy z 5 po to właśnie, żeby usunąć niewymierność z mianownika, więc tutaj uzyskuję minus pierwiastek kwadratowy z 10 na 5. Czyli zwróć uwagę, że już żeśmy wyznaczyli pierwiastki tego pierwszego nawiasu, czyli takie wartości x, które ten pierwszy nawias zerują, natomiast musimy jeszcze tutaj wyznaczyć, jaka wartość x zeruje ten drugi nawias. Czyli tutaj znowu sobie zapiszemy, że zawartość tego nawiasu jest równa 0. Otrzymaliśmy takie równanie, jakie widzisz, teraz to równanie trzeba rozwiązać, czyli tutaj wiemy, że x jest równe minus 2. No i teraz sobie uszeregujemy te x, które nam wyszły rosnąco. Najmniejszą wartością jest x minus 2, więc tutaj będzie x1. Potem minus pierwiastek kwadratowy z 10 na 5 to jest wartość, która otrzymuje tutaj indeks drugi, natomiast największą wartością jest ten ostatni x, który nam został. No i teraz my jesteśmy proszeni o wyznaczenie sumy tych pierwiastków, czyli tutaj będzie x1 plus x2 plus x3. Nie, tutaj tego teraz podstawiam. Tu będziemy mieli minus 2. Następnie dodać pierwiastek kwadratowy z 10 na 5, dodać, no w zasadzie odwrotnie powinnam zrobić, więc to wymarzę. Dlatego, że x2 jest równy minus pierwiastek kwadratowy z 10 na 5, więc tutaj zrobimy plus minus 10 pod pierwiastkiem kwadratowym na 5 plus pierwiastek kwadratowy z 10 na 5. No i teraz ściągnę nawias, w wyniku czego tutaj otrzymuję minus 2 minus pierwiastek kwadratowy z 10 na 5 i dodać pierwiastek kwadratowy z 10 na 5. I teraz zwróć uwagę, że tutaj te dwie wartości nam się zerują, w wyniku czego otrzymujemy sumę tych trzech pierwiastków, która jest równa minus 2. Więc tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź A, czyli właśnie minus 2.